Witam Was bardzo serdecznie. Właśnie akwarium przyszło. Właśnie pojechałem po akwarium. Już sypałem na dno słup trat pod rośliny. Więc lecimy z piaskiem kwarcowym. A więc zaczynam. Od czasu do czasu będę przychodził tutaj, bo się widzę poprzez trawia. No dobra, idzie. Bo mi się, bo nagrywam z telefonu, mam telefon na statywie, a statyw się przekręca. Więc teraz piasek kwarcowy leci. Piasek kwarcowy z wirkiem. Przedtem było wszystko przepłukane, dlatego wszystko wrzucam tak bezpośrednio z wiatra, bo już miałem przepłukany przedtem. Już właśnie nie zanudzać. Dobra, leci drugie wiadro ze z piaskiem kwarcowym. Piasek jest całkiem nowy, kupiłem o
120 torebek. Placku kwarcowego. Potem 10 zbirku takiego większego. Ale za chwilę zobaczycie go. Na ten placek. Dlaczego? Bo ten placek cały kwarcowy, to jest torebki nowy, zapakowany i jest przepukany. Bo pisało tylko zastępnie przepukany. Dlatego wolałem go jeszcze raz przepukać. Dla pewności. Jest to akwarium oczywiście 300 litrowy, czyli 150, 50 na 50. 150 długi, 120 długi, 50 szeroki i 50 wysoki. Tło jest w 3D, czyli tak zwane strukturalne. Lecimy z następnym wiaderkiem, ale może nie wiaderkiem. Zbirek akwarystyczny o grubości 1, tak właśnie to wyglądało. Idę przepukać i za chwilę wracam. Już jestem. Zbijemy ten zbierek jeszcze. Bo tutaj z tej strony planuję taką, zrobić taką małą dla nich plazę. Tamten już piasek nie musi być zapukany. Thank you.
naturalne podłoże turystyczne, piasek kwarcowy. To już mi się nie chce wszystkich przypukiwać, bo kurde, trochę tego było. A wszystkich przypukać, bo już mi się nie chce. Wspomniałem. Kupiłem tyle, ile litrów ma, tyle piasku różnej grubości. Dobra. Trochę takich kamieni. Wile taki o dużej granadacji. Wiem, takie małe żebelko. 250 gramów ma. Jest pół wiadra, pół. Teraz bierzemy się za rzucanie takich mandłów kamienie. Nazywają one
odchodzić piasek od kamieni. I teraz trochę tu kamieni. Kora, drzewo korowe, bo one być w sklepie antycznym, nie można dawać. Ja po prostu tło trochę, bo nie jest trochę stabilne. Było na tyle. Zapraszam was do części drugiej.